Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję Zagrajmy w Spyro Enter the Dragonfly. Tak, Spyro Enter the Dragonfly. Słuchajcie, nie będę za dużo owijał w bawełnę. Coś się tu zbugowało. Poprzednim razem nadrobiliśmy sobie poziomy, które mieliśmy do nadrobienia pod względem kryształów, znaczy kryształów klejnotów, jak i ważek. Tak więc tak naprawdę już mamy wszędzie porobione 100%. I teraz będziemy zabierali się za 4 ostatnie poziomy, aczkolwiek pewnie nie uda mi się w tej sesji tego zrobić, więc nastawiam się, że uda mi się co jedynie tylko 2 dzisiaj zrobić, a jak zrobimy jeden, to będzie w ogóle sukces. Tak więc, no bez zbędnego przedłużania, słuchajcie, lecimy sobie tutaj. Nagrywam to 10 listopada o godzinie 12:06, wy to będziecie widzieli nawet nie wiem kiedy, też prawdopodobnie w listopadzie, bo będę starał się, żeby Spyro zamknąć w listopadzie. Ewentualnie na początku grudnia będą to ostatnie odcinki. I tyle. Dzisiaj jeszcze wleci drugi odcinek z Sonica Frontier, ponieważ wczoraj już rozpoczął się pierwszy odcinek i muszę przyznać, że naprawdę żeście kurde tutaj dali czadu, jak to się mówi, jeżeli chodzi o aktywność. Tak więc bardzo się cieszę, że przyjęła się fajnie ta giera. A teraz bez zbędnego przedłużania idziemy sobie tutaj, ponieważ tu mamy tego złodziejaszka jednego, który jajka kradł w Spyro 1 i 3. Czego ty chcesz teraz tutaj? Melepeto. You're gonna need to steal a lot more dragonflies before I let you on my magic carpet. Not just anyone gets to ride on it. Okej, czyli potrzebujemy 55 ważek, a my mamy 50, tak więc no trudno się mówi. Tutaj nie pójdziemy jeszcze. Natomiast skoro nie tutaj, to jest jeszcze inny poziom, który możemy zrobić. I pozwólcie, że ja się teraz przeteleportuję. Nie pokażę wam całej tej ścieżki, dlatego że już poprzednim razem wam pokazywałem. Tak więc dajcie mi sekundkę. No, jesteśmy tutaj. To jest poziom, który wydaje mi się, że możemy już zrobić, ponieważ mamy chyba wystarczającą ilość. Siema. Siema, siema. Hello. Great job, young dragon. That should be enough to get my balloon working. Hop aboard. Ta, na tutaj nas stać, więc musimy skoczyć i olol, ale Spyro się tam Spyro się ładnie tam, jak to się mówi, zatopił w tym balonie. Dobra. I teraz będziemy przemierzali góry, oceany i inne tego typu rzeczy, by dostać się do następnego poziomu i rozpocząć tę sesję na pełnej kur... Czepieczone. Okej, okay, wylądowaliśmy. W ogóle co to jest za poziom? Bo ja nie pamiętam nazwy, a lepiej się doedukować. Jest to poziom Monkey Monastery. Okej. Okay. Czyli zaczynamy sobie ten poziom, czyli lecimy po kolei. Potem będziemy mieli poziom Honey Marsh. A, czyli to już te 4 ostatnie poziomy przed wielkim finałem, proszę państwa. Ale no tak, mamy tutaj zimowe góry. Zimowe góry, kurde. Snowy Mountain, kurcze pieczone. No nieźle. Zobaczmy, co ta małpa od nas chce. Pozawracać nam gitarę chce. Those unbalanced riptocks have invaded our sacred monastery. Of course, we practice divine compassion, so we really can't get involved in anything violent. Okej. Okay. Fajna muzyka tu w ogóle leci swoją drogą. A teraz lecimy, kurde, tutaj pocisnąć słonie i inne tego innych tego typu przeciwników, chyba że to są mamuty. Bardziej to wygląda na mamuta niż na słonia, ale jeden pies. Chociaż tu mamy słonia chyba, a nie. To mamy mamuta, kurde, bo mamuty przyszkły miały, a słonie nie mają. Tak więc widzicie, kurde? Tutaj szybko się zreflektowałem. Ale ten poziom mi strasznie przypomina poziom ze Spyro 3.
Kurczę, jak on się nazywał? Ten, gdzie... Ten pierwszy poziom zimowy. Nie pamiętam tej angielskiej ani polskiej nazwy. Wiem, że to był poziom... Ten pierwszy, ten taki zimowy, co trzeba było headbashem przebić ten lód. I tam se można było pływać. Bo ten drugi poziom to tam był, gdzie te bałwaniska była, więc to nie o tamten poziom, nie o tamten poziom mi chodzi. I teraz... dawaj! Szybko do mnie tu! O! Elegancko! Superancko! Bardzo fajnie! Więc jestem ciekaw szczerze, ile tutaj dzisiaj zrobimy. Oczywiście nie chcę być żadnym pesymistą, mam nadzieję, że zrobimy jak najwięcej. Kto wie, może nawet jak się skupię, to całą grę przejdziemy dzisiaj, już będę miał Spyro Enter the Dragonfly z głowy. Oczywiście od razu wyprzedzę, nie pytajcie się mnie o A Hero's Tale, bo jeszcze nie wiem, kiedy zajmę się za A Hero's Tale. Może nawet, kurde, się przełamię i ogarnę tego Season of Flame, bo już Season of Ice mam zrobiony na kanale. Na 100%! Aczkolwiek Season of Flame, nie wiem, czy jakbym się zabrał, to bym robił 100%. No wiecie, no... Trochę robię ten stary kanon Spyro, bo na razie jeszcze Spyro 4 takiego oficjalnie nie ma, więc... Jak oczywiście wyjdzie Spyro 4 lub będzie wychodził, no to wiadomo, będziemy oczekiwać. A tak to większość gier Spyro już będę miał zrobione. Jestem z powrotem, powiem wam szczerze, że kurde nie wiem co tu się wydarzyło, jakiś kurde... Jakaś stop klatka się wydarzyła w Sony Vegasie i... Znaczy Sony Vegasie, może w OBS-ie. I tak trochę byłem przerażony, bo myślałem, że mi się nagranie spierdzieli. Tak jak kiedyś, jak z Shazem nagrywałem, z Pawełkiem Crasha, to podobna sytuacja miała miejsce. Pozdrawiam cię swoją drogą, Paweł, jeżeli będziesz to oglądał. Myślę, że Paweł będzie wiedział, o co chodzi. Jak z Crashem było coś takiego, że w pewnym momencie zrobiła się stop klatka i dupa była zbita. I nie można było, kurcze pieczone, odratować nagrania. Bałem się trochę tego, ale nie, tak jak już zresztą mówiłem na początku, muzyka tutaj, w ogóle klimat jest jak najbardziej okej, w mojej opinii. Będę tutaj teraz przy okazji podglądał na tego OBS-a. Wiadomo, nie będę skupiał się na nagraniu z OBS-a, które teraz leci, bo jest delikatne opóźnienie zresztą. Ponieważ nie mam USB 3.0, tylko 2.0 tutaj. Bo żeby mieć USB 3.0, to bym też musiał mieć lepszą nagrywarkę. W sensie ja mam możliwość podłączenia, bo mam USB 3.0. Ale moja nagrywarka to jest taka idealna pod obecnie mojego kompa. Bo gdybym chciał mieć ekstrimkę, no to musiałbym mieć już trochę lepszy sprzęt. Dlatego trzeba będzie inwestować, inwestować. Kurczę pieczone. Inwestować, kurde, trzeba będzie. Ale zanim będę inwestował, to jeszcze trochę kasy trzeba odłożyć. No nic to, nie będę tutaj o technikaliach gadał. Chociaż jest to fajny taki poboczny temat. Patrząc na to, że te poziomy potrafią być, kurde, cholernie długie. Spadać, spadać, spadać. W ogóle naprawdę mnie rozpiernicza fakt, że jeżeli chodzi o emulator PCSX2, to ta gra z jakiegoś powodu chodzi o wiele płynniej na PCSX2 niż na samej konsoli. I nie wiem, czy to czasem nie jest z powodu tego, że w nadzwyczajnym świecie w PCSX2 możesz wymusić 60 FPS-ów, przez co ta gra nie ma aż takiego problemu z frameratem. Tak jak na konsoli oczywiście, bo na konsoli ma potężny problem. Spyro! I know you've heard that Yiddy are scary monsters, but we are peaceful. Which is why we live here in this once peaceful realm. The true monsters are the Riptox, and they've taken my kind and imprisoned them in the ice. Can you save the five Yeti with your flame breath? Pamiętacie tego ziomka? To jest ten kumpel Bentleya ze Spyro Trójki. Powraca on tutaj. I on tutaj chciałby, żebyśmy uratowali 5 Yeti, no nie? Uratowali, czy unicestwili? Nie, chyba uratowali. A najwyżej, kurde, poprawię to w tym montażu, no kurde. Błędy się często, znaczy często, czasami się zdarzają jakieś drobne pomyłki, tak więc nie powinien być to jakiś problem, tym bardziej, że ja staram się w miarę szybko reflektować z takimi błędami. O, tu mamut!
Hotu mamut, pa, ej, co jest? Przecież go zaatakowałem, dlaczego kurde się ten? Co jest? No to jest coś, co właśnie mnie w tej gierce bardzo irytuje, że atakujesz, ale ten atak jakoś się kurde, no nie wiem, nie chcę zaliczyć z jakiegoś powodu. Nie rozumiem czasami decyzji w tej gierce. Dziwne są czasami te decyzje. Aha, teraz musimy tam polecieć, żeby sobie odblokować, kumam. No więc zium! O, wleciałem w niego. Został w pysk. Bardzo ładnie. Będę musiał zaraz policzyć sobie, ile klejnotów mam, pewnie 200 coś. O, tu nagle 300 będzie. Fajnie by było oczywiście. Mam nadzieję, że klejnoty w ogóle w tej mapie się nie zbagują, tak jak to było w tamtej Lua Lua Island. Kurde, naprawdę, bo to była masakra. Lua Lua Island, kurde, zbagowała mi klejnota. Klejnot razy 10. Czyli ten żółty. Pamiętam, jak ja kiedyś, jak robiłem Spyro jedynkę. O, dobra, czekajcie, bo on tu będzie pierdolił. Greetings, young dragon. I believe the turret behind you could be a very useful weapon for you to use on your quest. We use it for our annual snowball war. Oh, it's quite an event. Although we are a non-violent people, we do have our vices. Perhaps you might want to glide over there and try it out. Dobra, w każdym razie, pamiętam, jak ja zaczynałem sobie serię Spyro na kanale, to w moim Let's Playu z 2015 roku w Spyro 1, pamiętam, jak ja wam tłumaczyłem te klejnoty na zasadzie tego, że wiecie, czerwony klejnot to jest wartość złotówki, że wiecie, że to jest 1 złoty, zielony to są 2 złote, niebieski to jest 5 złotych, żółty to jest 10 złotych, a fioletowy 25. Śmiesznie, śmiesznie. A, czyli to jest to, co robiliśmy też w Spyro ten. W Spyro trójce. Jak najbardziej. Dobra. Trzeba było zniszczyć to i owo. Ale zastanawiam się, co tam jest. A, tam z drugiej strony trzeba się dostać. Dobra, bo ja myślałem, że to trzeba tę rakietką zniszczyć. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Rozumiem. Przyjąłem do wiadomości. Okej, okay, dobra, spoko. I teraz tam musimy polecić. Zium! Jej! Chociaż trochę ten poziom mi też przypomina poziom ze Spyro 1. Kurde, jak on się nazywał? Ice Cavern? Tak, to chyba to był ten poziom ze Spyro 1. Ten, którego bardzo nie lubiłem swoją drogą robić na 100%. To trochę mi ten poziom to przypomina. Ale okej. Okay. I mamy Dragonfly'a kolejnego! Ważkę! Dawaj! Złap! Bąbelku! Bąbelku! Dawaj! Dawaj! Nie! Dawaj, złapiemy go! Jest! Mówiłem? Superancko! Bardzo fajnie! Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Zaraz sobie przeliczymy te klejnociki. Klejnuty. Dobra, liczymy. Zobaczmy, ile mamy. 465? Sporo mamy zebrane. Okej, okay. Myślałem, że mamy dopiero 200 albo 300. A tutaj tyle już mamy? Kurczę, to ładnie. Może nam się uda szybko w miarę ten poziom zaliczyć. Może właśnie te ostatnie 4 poziomy to nie będą takie długie. Chociaż mają dużą ilość tych klejnotów, więc no nie wiem.
Ja się obawiam, że będą to dosyć długie poziomy, a patrząc też, że ja gubię często te klejnoty, no to kurde nie może się za dobrze skończyć. Chociaż, dobra, nie bądźmy takim kurde pesymistą, bądźmy optymistą. Wierzę, że się uda to zrobić za pierwszym razem. Trzeba w końcu być bardziej optymistycznie nastawiony, a nie kurde ciągle pesymistycznie. Szkoda, że ta gierka naprawdę kurcze pieczona jest tak zraszowana, bo gdyby nie to, to naprawdę byłaby to dobra gierka, mi się wydaje. Chociaż z drugiej strony te poziomy są tak na siłę trochę czasami przedłużane, ale no wydaje mi się, że sam koncept niektórych poziomów, taki w sensie oryginalny bardziej koncept, no kurcze pieczone. No szkoda mi trochę jest tej gierki mimo co. Z jednej strony kurde nie lubię tej gierki, nie będę ukrywał, że moja relacja z tą gierką nie jest za fajna. Ale z drugiej strony, kurde, no jakoś mi jest szkoda jej, nie wiem. Może niepotrzebnie. Ale naprawdę jest dużo rzeczy, za które muszę pochwalić Spyro Enter the Dragonfly. Też widać, że ta gra jest bardzo zraszowana, bo jest trochę poziomów, które miało się jeszcze pojawić w tej gierce, a ich nie ma. Na przykład jest taki jeden poziom. Kiedyś używałem soundtrack z tego poziomu, to jest w ogóle skasowany poziom z całej tej gierki. Bardzo w ogóle przyjemny soundtrack, jak sobie słuchałem. Dlatego też wstawiłem to na swój kanał. Bo ja byle gównianego soundtracku nie wstawiam na kanał, żeby nie było, żebyśmy się źle nie zrozumieli. Ale no, kurczę pieczone, no szkoda, naprawdę. Koniec końców szkoda, w mojej opinii. O, znowu będzie gadka? Help, Spyro! These flying Riptoks are a menace! Oh, I think they are guarding the Yetis trapped within the ice here. Can you use the turrets to help free them? No dobra, pomożemy ci, spokojnie. Uspokój się. Najpierw to ja muszę pozbierać tu klejnoty. A dopiero potem ci pomogę. Ty, weź się ogarnij, typie. Lecimy na samą górę. Lecimy na samą górę, oh yeah. Ale dzisiaj jestem kurde taki... Dzisiaj mam w ogóle bardzo dobry humor. Nie to, że ostatnio nie miałem dobrego humoru, ale... Nie wiem, jakoś taki dzisiaj wyspany, pełen energii jestem. Pomimo tego, że pogoda jest gówniana. No ale wczoraj swoje odespałem, bo ja wczoraj miałem trochę drzemek. Za dnia. Bo taka była dziwna pogoda. Trochę deszczu, trochę słońca, trochę w ogóle bez słońca. 4420, oh yeah. Fajna liczba swoją drogą. Ała, to bolało, frajerze. Mamasz. Jezus Maria. Co za dzban. Dobra, tu nic nie mamy już, widzę, chyba, ale się upewnię. Nie widzę tutaj nic. To skoro nic nie widzę, to możemy strzelać. Tak jest. Strzelać możemy. A, bo tu są te pterodaktyle, które trzeba unicestwić. To niech one podlecą chociaż. Nie wiem jak mam inaczej unicestwić. Aha, tu można się też dostać, ale... Ale no właśnie, no tak trochę średnio bym powiedział. Powiedział. Więc chyba polecimy w test. O, tak, tutaj trzeba będzie polecić. Jezu, myślałem, że ja tam na sam dół spadnę, ale bym miał koszmary. Byłby największy koszmar mój. Jeszcze jeden. Ale zanim będzie ten jeszcze jeden, to tutaj.
Gaku, co to jest za imię Gaku? Nie wiem. Dolecę tam? Nie! Kurde, było dobrze. Było fajnie. Się zepsuło. 644 na 900 czy 800? Kurde, to jest chyba 800. No musi być 800, bo ja kurde, widzicie, ja na swoim telewizorze ledwo co widzę, mając okulary, bo to tak się dziwnie ta ósemka z dziewiątką mi fiksuje. A teraz stąd tutaj dolecę? Na pewno. O! Siema! It's a good thing you came along when you did, dragon. Nie strasz mnie, kurde, ja cię tu ratuję, a ty mnie straszysz, ty. Ogarnij się, typie. No to, czyli to trzeba uratować 5 yeti, widzicie? Superancko. Tam też jest kolejny yeti, ale tam się nie dostaniemy. Chlip, chlip, chlip. Ale tam się dostaniemy, do tamtego. Ja oczywiście jestem kurde hardcore i zamiast normalnie polecić, to muszę kurde szarżować, a potem płaczę, że o, kurde, spadłem na sam dół i tracę życie w beznadziejny sposób. A tu jest chyba exit. To jest chyba exit, tak mi się wydaje. O! Dawaj, dawaj. Super, fajnie. Wow, that was more than I expected, but thanks. Pewnie on by coś gadał w stylu, że no Spyro, dawaj, odpal tę rakietkę, bo ja nie mogę, bo ja jestem tylko małpą. Widzicie, trochę skipnąłem ten dialog, ale takie dialogi to tam, wiecie, to jest tylko poproszenie o to, że no mógłbyś to zrobić, Spyro, bo ja nie umiem, ja jestem małpa, ja nie potrafić. Więc ja jestem od takiego tutaj tłumaczenia. Przynajmniej tak mi się wydaje, że jestem dobry w tym tłumaczeniu. Staram się. Nie! Coś ty zrobił? Przy okazji tutaj sobie wezmę i tego yeti uratuję już. Skoro tu jestem. Gdzie ten yeti? O, następny yeti do uratowania. Cheerio, Spyro! That's a good dragon! Cheerio! Cheerio! Siema! Elo! Elo, elo! 3, 2, 0! Dobra. Idziemy dalej z tym poziomem, bo kurde, mamy do nadrabiania. $728 na 800. Patrzcie, tu nas nie było, a tu mały wariat się wow. Schował się. Chodź tu, wariacie. Chodź tu, wariacie. Wariaciku. O. Dobrze, fajnie, fajnie. Elegancko. I tu kolejne żyćko mamy, spoko, ale fajnie, że sobie nadrabiam. 37. Szczerze nie pamiętam moich wspomnień, jeżeli chodzi o livestream ze Spyro Enter the Dragonfly. Wydaje mi się, że ten poziom chyba w miarę sprawnie poszedł, chociaż znając mnie, to pewnie też rage'owałem w tym poziomie, więc kurde, nie pamiętam, musiałbym zerknąć na tamte zapisy ze streamów.
ale jestem wręcz niemalże pewien, że miałem delikatne problemy. O, tak to ujmę już, żeby nie było, że tutaj kurde sobie coś dopowiadam, a potem będzie inaczej. Tak więc nie mam pewności, wydaje mi się, że miałem delikatne problemy, ale chyba nie aż takie. O, minigierka. Może najpierw zbiorę te klejnoty, a dopiero potem polecę na te minigierki, bo tu wydaje mi się, że to będą już wszystkie zaraz. O, następna ważka. Dawaj. O. Shadow the Hedgehog, to ty? A, 900 jednak. Dobra, czyli 5 na 10. Czyli tak, brakuje nam, no połowę jeszcze została nam. Dobra, to idziemy robić wtedy challenge. Bo chyba tylko to nam zostało. I potem nadrobienie pozostałych klejnotów. A później nowy poziom. Czyli Honey Marsh chyba będzie następny. Coś takiego. Dobra, lecimy. Co tu mamy? O nie, jakaś małpa tu jest. O nie, mam nadzieję, że to nie Agent 9, bo kurde, nie ręczę za siebie. Ancient slide, Spyro. Get to the bottom before time runs out. Sliding between flags will give you more time. If you can make it to the bottom in time, I'll have a special prize for you. Okay. Czyli mam zjeżdżać, ta? A, to jest to. To jest easy. To było bardzo łatwe. Pamiętam na live'ie. Wow. Wow. Kurde, ale wyleciałem. Wy to widzieliście? Jest jedna sekunda. Oj. Niektóre bramki zostały pominięte. Plus dwie. Plus jedna. Plus jeden. No nie. Nie. Jeszcze raz. Trzeba każdą bramkę tutaj przejechać. Dlatego trzeba się tu skupić.
Lecimy tutaj. Na lewo. O! Dobrze, dobrze. Wow, ale se nadrabiamy czas. Nice. Woo! Dobrze. Superancko. Auć. Leć, 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 Spyro, leć. No nie! Głupia kostka lodu, kuźwa. Co za gówno. Jeszcze się zbugowało, widzicie to? Super gra, naprawdę świetna gra. No, superancko, dalej żeśmy polecieli. Nice one. Woo. I zium, jestem. Very impressive slide work. Here, I found this dragonfly wandering around down here. Hey, it's cute. Would you like to try our peaceful slide again? No mogę jeszcze raz spróbować, bo coś tutaj było, że jak spróbuję, to będzie teraz trudniejsza jakaś wersja, to chyba będzie też nagroda w postaci ważki, co nie? No nie wiem, spróbuję, dobra. Zobaczymy. Ale jako, że to jest cały czas to samo, tak więc widzimy się w takim razie na samym końcu. Nie będę wam jakby za bardzo zabierał czasu. Bo cały czas będziecie to samo oglądać. Fajne nawet wyzwanie, powiem wam szczerze. Dancer! Woo! You can always come back to practice the slide if you like. We find it quite calming after a hard day of meditation. Would you like to try our peaceful slide again? Okay, come back anytime. Dobra, na razie, miło było poznać, może kiedyś tu wrócę. Z podkreśleniem na może kiedyś, bo mi się tu nie śpieszy, żeby nie było. Dobra, jesteśmy z powrotem. Ile nam brakuje ważek? Trzy ważki nam brakują. Super! Może nam się uda za pierwszym razem zrobić poziom na 100%. Tak więc, gdzie nas jeszcze nie było? A, wiem gdzie. Wiem gdzie nas jeszcze nie było. Żyćko, przecież. Bo Żyćko zapomniałem, że się respawnują. 38. Kamera, odwróć się. Współpracuj ze mną.
Bo jeszcze pamiętajmy, że Yeti mamy do uwolnienia. I jeszcze jakaś... O, coś tu mamy. Coś tu mamy, jakiś klucz potrzebujemy. No właśnie, tu jakiś klucz potrzebujemy, chyba że musimy działkiem zniszczyć tę skrzynkę. A tam na pewno klejnoty jakieś czekają na nas. Dobra, jeszcze pójdźmy tutaj. Bo tu nas nie było. Znaczy byliśmy, ale spadliśmy w durny sposób. Trochę za bardzo skipnąłem, ale przynajmniej wiemy, o czym on gadał. I teraz co? Lecimy se tutaj. Jezu, myślałem, że na sam dół spadnę. Boże święty. No ale skoro tu już byłem, no to gdzie ja mogę jeszcze iść? Tam coś niby mamy, ale... Trochę lipa. Bo nie bardzo wiem, jak się tam dostać. Dobra. Trochę żem se skrócił. Właśnie nie mogłem się wypowiedzieć. Jesteśmy teraz tutaj. Dobra, superancko. Będziemy mieli łatwą drogę do następnych klejnotów, ewentualnie do właśnie tych Yeti. Ale oczywiście nie obędzie się bez trudności w postaci śliskich platform. Wiecie, co mnie denerwuje bardzo w tej gierce? Że Spyro czasami przerywa w połowie lotu glide. Tak sam z siebie. To jest denerwujące strasznie. Na przykład patrzcie, no teraz jest git, ale czasami są takie sytuacje, gdzie Spyro po prostu poleci i zamiast utrzymać ten lot, to nagle spada w dół. Nie rozumiem, dlaczego tak jest. Kompletnie. O! Widzicie, co się wydarzyło? O co tu chodzi? O, teraz nagle się złapał z łaski swojej. Czemu wcześniej tak nie mógł? Bardzo dobre pytanie, na które chciałbym poznać kiedyś odpowiedź, ale nie wiem, czy będzie mi to dane. Dobra, następna jakaś minigierka. Zostały nam jeszcze tylko trzy ważki. Z czego jedna będzie za uratowanie Yeti, ale gdzie wtedy będzie następna? Chyba że tutaj dwie znowu będzie, trzeba będzie ogarnąć. Albo będą do uratowania. Spyro, the Riptox have invaded our land and are constructing torch factories to destroy the monastery. Do you think you can destroy all the Riptox factories with this Spitfire plane? Destroy the Riptox turret factories? A, spoko. Musimy te ich chatki poniszczyć. Dobra, elegancko. X-em możemy strzelać, tak więc superancko. Już 10-11 mamy nawet ich chatek rozwalonych. Więc lecimy. Lecimy, niszczymy. Piętnaście, jeszcze tylko 5. Tylko nasz teren jest trochę taki bardzo zagrożony, lekko mówiąc. Bardzo lekko mówiąc. Ale tutaj mamy już... easy będzie wygrana chyba. Chyba. Lepiej powiedzieć chyba, żeby potem nie było zaskoczenia. A nie, to jest ten, moje zdrowie w sumie, czyli
Tylko ja muszę na swoje zdrowie uważać. Okej, okay, kumam. Kumando. Jeszcze tutaj. Wow! Yeah! Elegancko, ładnie. Great job, Spyro. Here, I found this dragonfly in one of the factories. Hey, it's John. John. Dobra, fajnie, Johna uratowaliśmy. The Riptocks just keep rebuilding their factory, so feel free to go destroy them anytime you like. Destroy the Riptock turret factories? No dobra, ogarniemy to raz jeszcze. Tak mi się wydaje, że chyba jeszcze raz trzeba. A jak nie, no to najwyżej, kurde, zrobiłem z siebie błazna, tak więc ZW. O, swoją drogą. Aj. Nie to chciałem zrobić. Ale możemy tak, kurde, na boki latać, jak widzicie. Fajna sprawa. No i kurde, powiem wam, że się zbłaźniłem. Zbłaźniłem się, ponieważ okazuje się, że nie musiałem tam siedzieć, kurde. O, wszystkie klejnoty, jej! Jeszcze jeden Yeti do uratowania. W ogóle denerwuje mnie fakt, że ten tekst się wcześniej kończy niż dialog. Dobra, brakuje nam jeszcze dwóch ważek. Gdzie są dwie ważki? Powiedzcie mi, gdzie są dwie ważki? No nie wiem. Nie wiem, gdzie one mogą być. Jeszcze jeden Yeti, ale gdzie jest ten jeden Yeti? Prawie, że wszystkich uratowałem, prawie. Może jest jakiś, którego jeszcze nie uratowałem. Tam jest przepaść, dobra. Już się zesrałem trochę. A, no tak, przecież jeszcze mamy skrzynkę do otworzenia. I tu mamy Yeti jeszcze. Widzicie? Widzicie, kurde? Tylko jak mam się tam dostać do tamtego Yeti? To jest bardzo dobre pytanie, na które chciałbym poznać odpowiedź, nie żeby coś. To do mnie pisze. O, coś tu mamy. Polecimy tam. Ha, 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 ładnie. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Juu. Superancko. I like the cold, but I don't like it that much. No to skoro uratowaliśmy, no to możemy iść odebrać co nasze tutaj, no nie? Thank you, Spyro. The Yeti will always welcome you with open arms. It's Joel. Wiecie, co mnie w tej gierce irytuje? Irytuje mnie chociażby to, że czasami gra z automatu cię przeteleportuje do
kolesia, który dał ci misję, a czasami sam musisz, kurde, podchodzić i ten trójkąt wciskać. Niby to nie jest nic jakoś denerwującego z jednej strony, ale mnie to trochę irytuje. O! I tu będzie ważka ostatnia. Na bank. No i elegancko, poziom na 100% za pierwszym razem zrobiony, kurde. 67%, ładnie, ładnie, ładnie. Ładnie nam tu poszło, czyli mamy teraz tak. 3 poziomy nam zostały do końca, mamy już zrobione tak. 1, 2, 3, 6 poziomów ogólnie mamy zrobionych. 6 na 10. No to wychodzimy stąd, elegancko. Jeszcze tam trochę zrobimy dzisiaj, tak mi się wydaje. Może połowę zrobimy następnego poziomu.